Sesji Rady Gminy Szczecin. Witam bardzo serdecznie koleżanki i kolegów radnych, witam pana wójta, witam pana mecenasa, witam panią wicewódź. I szanowni państwo, stwierdzam, że na stronie 15 rady w tej chwili na sali obecnej jest 14, wobec obecnego rada wygląda do podejmowania uchwał. I pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie punktu sprawdzenia obecności. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy Szczecin. Punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Szczecin na 2022 rok. Kolejna uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 9 łamane na 41 łamane na 15 Rady Gminy Szczecin z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania dla radnych gminy Szczecin klient oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Trzecia uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 9 łamane na 42 łamane na 15 Rady Gminy Szczecin z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalania zasad, na jakich przewodniczących organów wykonawczych jednostki przewodniczących przysługuje klienta. Kolejna uchwała dotyczy rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań ratowniczych poprzez podjęcie uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydawania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznych, wydania zakazu stosowania szczepionek RNA. Punkt 6 sprawozdanie przewodniczącego Rady z działalności za 2021 rok. Punkt 7 sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Punkt 8 sprawozdanie z działalności Komisji Stwarów Wniosków i Petycji za 2021 rok. Punkt 9 sprawozdanie z działalności Komisji Stałej Rady Gminy Szczecin za 2021 rok. Punkt 10 interpelacje i zapytania radnych. Punkt 11 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12 wolne głosy i informacje. Punkt 13 zakończenie. Szanowni państwo, to na przykład pana wójta. Chcielibyśmy wprowadzić jeszcze dwie uchwały na dzisiejszej sesji. To są uchwały, o których wcześniej już rozmawialiśmy. I to są uchwały dotyczące wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział działania pracowniczych, akcji czy szkolenia, produktu ćwiczenia dla strażaków ratowników, ochotniczych straży pożarnych. I kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Czy do porządku obrad ktoś z państwa radnych chciałby się jeszcze dodać? Nie widzę. Wobec powyższego proponuję, abyśmy przeszli do głosowania nad porządkiem obrad z uwzględnieniem się dwóch uchwał. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o głosowanie. Proszę głosować. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I szanowni państwo, stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad został przyjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest przyjęcie protokołu z 40. sesji Rady Gminy Czerwi. I szanowni państwo, proponuję, jak to zwyczajnie zostało do nas przyjęte, abyśmy ten protokół przyjęli bez odczytania. Po podpisaniu oczywiście protokół będzie dostępny w biurze prawa. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu ostatniej sesji Rady Gminy Czerwi? Proszę o głosowanie. Proszę głosować. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I szanowni państwo, stwierdzam, że protokół ostatniej sesji Rady Gminy Czerwi został przyjęty. Kolejny punkt dotyczy uchwał. Pierwsza uchwała to jest zmiana uchwały budżetowej gminy na czerwiec na 2022 rok. Trzeba potrzebować inwestorów, bo potem jak się okazuje, że mamy coś i musimy bardzo szybko robić, albo nie jest, więc
jeżeli mamy taką otwartą, to faktycznie jutro mogę zapytać, jak będzie taka, bo nie powiem, i powoli się zrobić na razie na drogi, być może nawet na późniejszy, jeżeli mam problem, jakby mieć taki zapas na sobie zrobienia. Tak, bo dziękuję, bo to takie, tak, bo mamy, które są wybrane na razie. Dobrze, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy jakieś pytania? Było środko przedstawiane przez Kajunka też. Skoro nie ma, jakie zadania dyskusję. I przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały budżetowej gminy Trójmiast na 2022 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę się nie zadać. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, jak szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 9/19 Rady Gminy Trójmiast z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalania wysokości i zasad wypłacania dla radnych gminy Czerni oraz wzrostu kosztów podróży skutkowych. I tutaj też mam tutaj jakieś pytania. Nie widzę też na ten temat, że mogliśmy przewodniczącego zadania dyskusji. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Proszę głosować. Kto jest przeciw? Proszę wstrzymał. I szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dotyczy zmiany uchwały nr 9/19 Rady Gminy Czerni z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad, dla jakich przewodniczący programów wykonawczych jednostek opozycji przysługuje i dodatku. Tutaj również jakieś pytania pojawiły się. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania na uchwałę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Proszę głosować. Przeciw, kto się wstrzymał. Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dzisiejszej sesji dotyczy rozpatrzenia decyzji dotyczącej podjęcia działań ratowniczych poprzez podjęcie uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, wydania zakazu stosowania kwarantan i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA. Szanowni Państwo, tutaj otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zabrać głos? No to było główne. Komisja tutaj rozpatrzyła tą petycję, a petycja odnośnie z finansuje jakąś tam fundację jednego stopu odnośnie przestrzegania po prostu kwarantanną, nie szczepienia się, nie uczynia maseczek. Więc taka trzecia kolejna petycja niezależna od nas. Komisja podjęła uchwałę, którą nie zasługuje na pozytywne rozpatrzenie tego i nie uwzględnia tej petycji. Dziękuję. Dzisiejsze przesłanie? Chciałem tylko może mało opinii wyrażać. Jaką mamy podstawę, żeby wydawać uchwałę Rady Gminy, która zawsze jest aktem niższym od ustawy wydanej przez organ państwowy, tak? Więc tutaj cokolwiek, co to w ogóle zmieni, albo jak to wpłynie na to, co będzie dalej, tak? Dobrze, szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej uchwał, to proponuję kolejną dyskusję i przechodzimy do głosowania nad przedstawioną uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, kto za głosowanie, kto jest przeciw? Proszę głosować. Tak, że rozpatrzenie.
Szanowni Państwo, myślę, że jasne, tak? Kolejna uchwała dotyczy zakresu planu klinicznego, zakresu działania ratowniczych, akcja ratowniczych, szkolenia do wyczyszczenia dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnych. Tutaj podjęłam dyskusję. Też było się. Sprawa była umówiona, stawki, tak, znane są 18,7. Czy jakieś uwagi Państwo mają? Jeżeli nie, nie ma uwag, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Proszę głosować. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dzisiejszej sesji dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. I tutaj otwieram dyskusję. No, na spotkaniu mój przedstawię, to nie wiem czy dzisiaj. Na spotkaniu przed sesją mój przedstawię, więc nie wiem czy nie, więc życie nasze pokaże, czy dojdzie do transakcji, czy dojdzie do transakcji, to na także naszej, niezależnie od tego co się stanie, decyzja GOPS-u o procedurze niższego zakresie jest. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma żadnych pytań, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za. 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 Za.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że wysoka została przyjęta. Kolejnym punktem tej sesji są to sprawozdania. Pierwsze sprawozdanie z sprawozdaniem przewodniczącego Rady z działalności za 2021 rok. Szanowni Państwo, wszyscy z Państwa otrzymali te sprawozdania. Jeżeli mogę pytania, to ja bardzo proszę. Wygląda na sytuację, żeby tak zrobić się dostało z sprawozdania. Widzę wobec pierwszego kolejny punkt sprawozdania do działalności Komisji Kolekcyjnej za 2021 rok. Czy tutaj w Komisji Kolekcyjnej spotkamy? Widzę wobec pierwszego kolejny punkt sprawozdania z działalności Komisji Skarg i Wniosków i Petycji za 2021 rok. Czy tutaj w przypadku Komisji spotkamy? Widzę wobec pierwszego kolejne sprawozdania z działalności Komisji Stałej Rady Gminy w grudniu 2021 roku. Tutaj mamy jeszcze pytania do szefów komisji. Nie widzę. Wobec powyższego uważam, że sprawozdania zostały przyjęte. I kolejny punkt dzisiejszej sesji, interpelacje i zapytania radnych. Zabierze Państwu radny głos. No, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja bym tam miał mały problem na pierwszy stronę z tym jednym zabudowaniem, tym jednym gospodarstwem, czy inaczej z tą jedną rodziną, tam ta droga jest taka jaka jest, tam meldowali, że śmieciarka jedzie i nie może dojechać, czy przyjechała, rozjechała drogę i czy tam w najbliższym czasie, czy kiedy by tam można coś poprawić, czy zrobić, to bym miał takie pytanie. Tak, proszę Was, Pana Mariusza, była, rozejrzeć się za puszczy, bo raczej dużo mi najpierwszy podróż do uczynienia do jadu, bo to myślę, że ten osób, jeżeli ma się kiedykolwiek ucięcia, proszę mi pokazać, to wtedy oczy się ze drogi, bo tego nie korzystamy, bo wtedy widzieliśmy, że myśmy sobie zostawili na wielu szkół, a my niestety się zgadza, że my sobie nie zrobimy swojego. Także myślę, że bez tego wiadomo, że dzisiaj... No wiadomo, no bo to nie wniosek, bo wiadomo, że mamy informacje i proste informacje, prawda, pierwszy podróż do uczynienia do 3 miliony i myślę, że to będzie wtedy. Tam to najgorszy odcinek, nie wiem, to było centrum, prawda, że się wydarzy, ile prawda jest i rzeczywiście jest to powiedzmy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Pani Marta. Ja mam taką prośbę tu, Panie Wójcie, na tej drodze powiatowej, żeby zgłosić u Pani Mele ten kawałek drogi, co robili tu od Zorzelni nad tymi nowymi działkami. Oni tam 50 czy ileś metrów tej drogi robili, nie? Tam już nie ma gdzie ominąć dziury. Ja tam dzisiaj jechałam, bo się spieszyłam do szpitala, jechałam na skróty. Jest dziura na dziurze i na tej dziurze jeszcze dziura. Wszystko wypełnione wodą. No to naprawdę, no nie ma gdzie ominąć. Jest jedna dziura przy drugiej. Żeby to zrobili. Bo to nie jest, że jest dziura powierzchowna, to jest zupełnie to odfajczone było. Dobrze, dziękuję. Taką bym miała prośbę. Dziękuję, temat Pan dobrze znamy. Droga Wiki Mojżelice. Dużo naszych mieszkańców jest przy obecnej sytuacji i przy takich pomoszczeniach. Mówię wszystkim proszę, to jest punkt policyjny, żeby tam był chociaż znak 70 na godzinę pomniejszyli. Bo tam nie ma żadnego zabudowania, bo Mojżelice są takim obszarem dużym, że przyjechali dzisiaj miesiąc na godzinę, bo oni idą do domu. A znak zawsze był, a po prostu żeby tam miała 50 na godzinę, to jest mało. Dziękuję bardzo. Ten temat chciałem również zadać przedmiot, bo wcześniej rozmawialiśmy nad tym, że przecież była mowa, żeby zmienić to oznakowanie. W tej chwili, kiedy sytuacja się zmieniła, gdzie dzieciaki praktycznie tą drogą nie chodzą do szkoły, bo mają alternatywną drogę, gdzie przez cały rok mogą przejść, nie ma już Boża, Bagna i dzieciaki sobie chodzą tą ulicą Kozią, nie jeżdżą tam rowerami. Głosno. No, Kozią i Głosno, nie się to nazywa, ale nie ma o tym mówić. Faktycznie tu kolega Kemio ma rację, jest to miejsce, gdzie jak ktoś by prosiły policję, żeby ustawić, to sobie normę mandatu, bo robi bardzo szybko, a wysokość mandatu w tej chwili to jest kolendarna, a nie jeden jeszcze straci tam prawo jazdy. To jest jedno miejsce w Kolniszewicach, gdzie też trzeba by się przyjrzeć, gdzie nawet niezłośliwie ktoś przekroczy prędkość, a jest miejsce, gdzie jest dobry asfalt i raz się prosi, żeby jechać chociaż 70 na godzinę,
przyjrzała temu tematowi, całej gminy by się znalazły miejsca, bo od tego się powinno zacząć. Najpierw poprawnie oznaczyć, a później zmieniać kwalifikator mandatu, a znaki są jak są poustawiane, wiele sytuacji, tak jak w Gruzji, tak to tutaj mówi, zmieniło się i pora najwyższa, żeby przesunąć ten znak, teren zabudowany na miejscu, gdzie był kiedyś. A na polskim postawić znak też teren zabudowany, bo to chodziło o miejscowość polskie Starec. Ktoś poszedł do najbliższej linii oboru, przesunął znak, mówię, wtedy jeszcze to było uzasadnione, bo dzieciaki się tą drogą przemieszczały, w tym się nie przemieszczały. Dlatego też jestem za, żeby coś zrobić z tym tematem. Ale nie tylko myślę o Myślicach, bo myślę o całej gminie, bo można się nie zdziwić, że jedziemy, a to się okazuje, że ten teren zabudowany trzeba duże pieniądze teraz wydawać. Przy tej zmianie pochylimy się na to. Teren zabudowany przy... Tutaj nie ma się tam, że ludzie jeszcze do przyjęcia. Ja mam pamiętnicie, jeżeli będzie ten sztuczny przywieziony, ja nie mówię, żeby trzygunowe, ale chociaż trochę te ubytki za siłownią na tej drodze. No. Słuchajcie, gdzie nowy asfalt jest? Od centra do samego skrzyżowania, bo piękna droga krótka bez żadnej dziurki. Tam jest 50, tam jest 50, tam jest 50. Myślę, że 70 to zaraz to sprawa, no to bez sensu, no jedziesz. Proszę miasta, rzeczywiście, jeśli mogę powiedzieć, nie dyskutuję, bo z perspektywy kierowcy zawsze będzie przydarzył, przepraszam, że to nie mam poruszone z tych stacji naszych. Też pytanie, jak to będę na to odbyć, bo jeżeli podejmiemy w kontekście pośrednictwa tak jak w miejscowości, nie dyskutuję o celowości, a drugiej celowości, to mam przyjmowanie, żeby ograniczyć prędkość, albo zwiększyć na tym odcinku, no to stawia się kolejne zdanie. Pośrednice Marianie także są miejscowością, prawda, jako pośrednicy, teraz trzymamy to uszczędne na pewnym odcinku na kilometrze, zwiększymy do 70. Na spytanie, ile przed lokiem nadczeskim, myślę, że mi się nie wiedział, że nazwiska używa Pani Opołowi, który jeszcze ma nowy asfalt, bo do niego dochodzi o odzechach Kupiaka, bo i już mają być 50 na godzinę, a na 800 czy 600 metrów mamy zdejmować, żeby znaki pisać 70. No bo to pokazuje dla nich całkowity system. Ja te odcinki kontaktować, że na tym odcinku możesz dzieci swoje teraz, Górski mieszka, Bakiewicz mieszka na Dębę, więc wiadomo, czy się musiało być 50 metrów, zaraz Dębę być, prawda, szukaj do 70 na 600 metrów. To są na pewno, czyli zmiana w organizacji. To jest zmiana w organizacji, bo to jest zmiana w organizacji. I nie oczekam, bo oczywiście może trzeba Komisję Bezpieczeństwa, bardzo miło się zaprosić, wypisać po prostu wszystkie uwagi. To jest zgadza się, że wiele takich rzeczy może być. Tam, gdzie jest wolniej, to też nie dyskutował czasami 70 godziny. Ale to są moje stare, prawda? Oprócz tego wręcz wnioskodawcą jest sprawa, nie będzie, że gmina, prawda, mogę jako droga, opinia policji i dopiero raz sobie znalazłem ruchu, bo dzisiaj nie ma czegoś takiego, że stawiamy sobie znak, bo w ogóle decydujemy. Te czasy, które były na programie, to my się skończyły. Więc myślę, że nie wiem, czy jest obowiązek, czy nie za daleko i nie neguję tego, że wyjaśnia, że to mamy prawo, ale proszę rzeczywiście do sołtysów. Jeżeli mają jakiekolwiek uwagi, czy na drogach gminnych, czy powiatowych, w swoich miejscowościach, prawda? Żeby jakby złożyły taki wniosek, może trzeba podjąć do tego, żeby to być globalne. I wtedy wniosek nie do powiatu, że wnioskujemy, prawda, po opinii komisji, prawda, nie do tej komisji, no bo kogo mamy się pytać? O komisję uważa, prawda, nie jako tam mieszkańców, to zgodzę się, który syna jest od mieszkańców, ale ten syna mieszkańców mówi, że są wysa. I takie wnioski. Czyli ja myślę, że warto podjąć tą decyzję i takie wnioski, bo tu będzie pogardowa, tu będzie gmina, tu będzie województwo, prawda? No, mówi różne niż tam elementy. I wtedy nie mówię, że nie, ale mówimy także o tym, że na adresie no, też sukcesywnie będziemy robić. W przypadku jest dużo, ja to mogę mieć, gdzie brakuje znaków na przykład, żeby ubezpieczyć. Brakuje znaków, bo tak mamy skrzynówki z szybki na przykład, prawda? Czy żadne odpowie, co jest. Nie ma żadnego znaku, jest drugi, są drugi równorzędne, a każdy ludzie nie ma żadnego, jak mówię, że wiosek. Nie jest. Są drugi.
Mniszewika, na przykład przy tym dębie, gdzie jadąc z jednej strony mam pierwszeństwo, a ja bym tą samą drogą z drugiej strony nie mam pierwszeństwa. I tu jest problem. No podobnie jak pismo do sołtysów z naszej strony myślemy, prawda, jak wypadły uwagi organizacyjne na gminie Czerni, powiatowe, wojewódzkie i gminne. Zbierzemy wnioski, tak, sobie bardzo dobre czasu, czy 3 tygodnie czasu, przedstawimy komisji, myślę, że chyba to będzie bardzo rozsądne rozwiązanie. I nawet nie proszę się z nami na razie i pójdziemy, nie zawsze to jest to rozwiązanie nieoptymalne. Dziękuję wiadomości. Dziękuję bardzo. Oznacie przyjeżdżać nam na te mówimy, bo tam gdzie jest ten skrót u nas, ja zacząłem z tego nic nie wiem, chyba za cicho, wyszło z trzeciego kucia, ale bardzo spokojnie było wydarzyło. Tak w miarę jest tego sądu wielki, ale to tak nie było, ale właśnie spokojnie, w samych budynkach prawie. Jak ta fasz zaczyna. Zawsze ta granica sądu ucznia się robi. Nie, za cicho, może za cicho tam było, bo to jest ten góreczka i tam było w miarę super, ale to się robi nie gorsze. A może chodzi? Nie wiem. Mówi się w ten sposób, bo czym innym jest tutaj nie, że Pieprzyczki akurat, prawda, ale rzeczywiście tam rozumiem, bo tam jest dużo zjazdów, prawda, bo to się robi i tam już się obecnie, tam się obecną. A tu myślę, że Marzec w świecie, kiedy mamy iluminaty na Miwony, na Miwiczniego, na Morę, będzie świetnie robiła, prawda, i powiedzieć, że cały gminy, tak mówiliście. Z budżetu w swoich funduszu przeznaczyliście jakieś środki. Też o tym mówię, że będę namawiał mieszkańcom, czy przysłowy są, że będę namawiał rady, czyli nas wszystkich, żebyśmy być może dołożyli i żeby mamy więcej do porównania sobie na linię przed na tych kluczówkach, prawda? Poziom jest sobie rzeczywiście dość trudne, a ta siła jeszcze będzie trochę po prostu trwała. Więc tutaj poczekajmy z miesiąc czasu, czyli do wiadomości, ale uważam, że może wtedy Komisja Bezpieczeństwa mieli te wszystkie kluczówki przy okazji, prawda? Ja też nie samochodem, ale to będzie jeszcze. A, jeszcze prawda? Ale chyba tak, dokładnie tak, ale przyjmuję po prostu wiadomości, bo takie duże bardzo mam duże, które wymagają uniami, czy uzupełnienia ucznia, czy krzywdy to na całość. Ja mnie nie tak mogę do uzupełnienia uczniowa. Jak w każdym miejscu. Też mam na ten. Mała w ogóle są prawda, ale już są. Dobrze, szanowni Państwo, proszę jeszcze. Znaczy to Panie Wójcie, to ja swoje zdanie mogę tutaj to, co powiem, będzie mało, tak powiem, akceptowane przez sołtysa z radnego ze Szpigi, przez sołtysa z Brończewic. Natomiast moje zdanie jest takie, że odcinek Szpigi Brończewice, powiem szczerze, już idę ze względu bezpieczeństwa, będzie się cały 50 na godzinę. Po pierwsze, jadę do strony Szpig, przed samym Puskowi, o którym już kiedyś byśmy mówili, że powinien być zwłaszcza zony
przyjedzie, to wtedy będą mieli ślad na mandatę. A ja mam zakładę, że szanowni mandaty, że to powiem. To jeszcze proszę do tej komisji, bo było takie najlepsze podatki, bo sobie go sobie radę nie mogę. Wyrzucać to i to i dalej nie miał raz. Ja w miarę dziękuję panie przewodniczący, mówię panie wójcie, ja ostatnio zgłaszałem na ostatniej sesji dziurę na wysokości smetu, czy nie wiem, tak? Nie, jest to tam zapisane i ja bardzo pamiętam. Dziękuję, ktoś tam się powiększa, wierzy. Dziękuję. To ja złożę głosem informację, tylko jedno zdanie, ponieważ to od czasu, kiedy został ogłoszony zebrany kalendarz imprez w gminie, to jest pierwsza sesja, na której można tutaj dwa słowa powiedzieć, to myślę, że w porozumieniu, bo tam były telefony i do wszystkich sołtysów, i do organizacji, i do domów kultury i tak dalej. Chcę tylko zwrócić uwagę, że turniej wsi, który jest zaplanowany w Psieniu, odbędzie się, to też tutaj na prośbę pani sołtys i w uzgodnieniu, przynajmniej tak miało być ze wszystkimi, będzie w pierwszą niedzielę czerwca. I tutaj prosimy, żeby to już uwzględnić, żeby później nie było, że... To już było. Tylko, że na turnieju pierwszy, tak jak się zakończył, to była mowa o tym, że to będzie w drugą niedzielę, bo taki był zwyczaj, że to w drugą niedzielę czerwca się zawsze odbywało, no tutaj ze względów mocno rodzinnych, samej pani sołty z Księcia, jest to w pierwszą niedzielę i ten kalendarz, który państwo otrzymaliście, już to było uwzględnione, tak? Tylko, żeby... Tak. No dobrze, proszę państwa, jak jesteśmy przy kalendarzu, to ten wieczorek, o którym mówiliśmy ostatnio, no nie odnieśli z tego względu. Samorządowo mówiliście, bo ostatnio rozmawialiśmy niestety sytuacja epidemiczna jest jaka jest i to było nie wiem. Szanowni państwo, wolne głosy informacji, czy mamy jeszcze coś? Nie mogę patrzeć zadać. Szaleński początek był tego, że spotykamy się z pracownikami i wtedy szczegóły wyglądamy w wiecie, jakie dokumenty są potrzebne. Informujemy. Dzisiaj to może skrajne, ale otrzymali się państwo. Natomiast to wynika z tego, że powinien możemy nie było tej takiej żadnej strony przekroczyli partyzantki, prawda? Mówiliśmy się, że tak, się ktoś zrealizował, bo się decyduje na górę, zgodnie z tym przesłanym, zapomniałem, że proszę nie zachuje, tak nie zachuje, nie zachuje, potem było postawanie z panią, prawda, i gdzieś na to. Dlatego to pismo wybaczy w takim formie, ale ono musiało tam iść. Plus kazura, której zauważyliście, że chyba 1 lipca czy sierpnia, nie pamiętam, 500 zł się publikować z pytaniem. W związku z tym ta niestety biurokracja dotyczy poprzez urzędy. Prawda, to jest publikować, bo to jest trochę świeższe, ale wszystko tak musi być, prawda, to nie tak. Jeśli to dotyczy nas wszystkich, zamówienie, zlecenie, prawda, indywidualnie, to też jest. Niestety dlatego minęła data, kiedy nasze uchwały poszły do mojego odbioru o startach. Nie mam do tej pory informacji z roku, w związku z tym, że 1 marca wszystko wskazuje, że start na gminie się zmieni. Ale już pójdzie procedura, to tylko łatwo mieszkańcy, deklaracje, to wszystko, co jest to wyrównane. Straciliśmy kilka gospodarstw w kontekście plastików. Jest to różne. W związku z tym, nie mogę wystarczyć naszych, ale rzeczywiście jest. No, mówimy o tym, że mogę udowodnić. Analizowałem możliwości kontroli. Możliwości kontroli są tylko takie, że wchodzimy do procesji, to nie my, tylko policja. W asyście pogoś tam droga do miejsca, w asyście policji, prawda, pobieramy topił i wysyłamy do. Ale my tam nie będą czego sami podać w szczególnych sytuacjach, a to ma na liście złota, a to już jak już w tym sytuacji są większości czystych tak, że to są szczegóły. Rozumiemy, co to na myśli. A
analizujemy też transport publiczny. Tutaj na Komisję Bezpieczeństwa czy Oświaty, być może czy dalej, pozwalamy tutaj na mieszkańców. Ja powiem do Wam, że być może jak uruchomić jeden obrót w całej 50. To chyba, że jest to trudny temat, ale po prostu patrzymy na ten temat. Może trzeba jeszcze raz się pochłonić na konkretnie i zobaczyć, czy jest możliwość, dla kogo, na jakich zasadach by było tego programu. No, ale to chciałbym, żeby właśnie na komisji także to analizujemy, bo zebrań raczej nie będzie taki, jak mówimy sobie, skrypta, bo tak już mówimy sobie, dlatego dobrze, że wtedy się stało na jesień, tak, ale to był ten czas wrześni, ale to za tym mówię wcześniej, nie wiem, będziemy wcielamy styczeń, gdy liczymy za 8 minut, bo tutaj przewodniczący będą się bieżały, te zebrania są przewidni, tak, które nie wymagają, takie zmiany technicznego, ale to rzeczy by uczni, to mogą się odbywać, czy odpowiednio też nie. No ale też nie ma poczekamy, chyba że po sytuacji gdzieś tam konkretnie, tak jak to się wygrała, tym dalej było się rozliczy, tak? Bo jeśli zdaje się, że wtedy zimy będzie się zebrania, to po prostu robi, bo to wszystko musimy robić, bo to jest na stronę, to nie może, to jest jeszcze ja mógł zaraz włączyć. Znaczy tutaj raczej zebrań sowieckich, ja nie planuję, chyba że będę zakusił, a wtedy potrzeba do tego kłopota, ale widzimy, że raczej jest sytuacja, nigdy nie chciał nikogo być na sobie, niezależnie od tego, co mówią. No i kolejowe też Państwu powiedziałem, jest ten temat właśnie, to chciałem przekazać. Przymierzamy się też, przymówię, prawda, jeżeli macie pomysły na wydatkowanie środków pominowych, to te pomysły proszę bardzo, pomysły będę znany, prawda, więc gdzieś tam spotkam się z dyrektorami, bo mamy tę misję, na co możemy przeznaczyć te środki, mówię o kominowym, prawda, więc ja mówię o zdrowia, bo o takim czymś się mówi, nie mówimy, to jest zadanie inwestycyjne, prawda, tylko bardziej takie, ale jeżeli ktokolwiek z Was jakikolwiek pomysł ma, jak wydać, to ja to niestety nie mówię prawdę, bo mówię prawdę, pieniądze, które nam się wydają, to w sumie nie należały. Do zapiętych listów właśnie na procedowym szczepieniu, na razie jesteśmy na rzędzie, bo mamy cieszę się z tych pieniędzy, ale uważam, że jest to bardzo nasze rozdawanie niż pieniędzy na rozdawanie się w ogóle. Ale jeżeli macie pomysły, jak wykorzystać środki mobilne, jeśli nie wiecie, proszę bardzo, pomysły, które na tym przeświecimy, zobaczymy, co to rozwiąże dalej. I które są zawsze tylko odłożyć, jak można określić, ja wtedy na Komisję Zdrowia nie mamy się, że bardzo ten temat po prostu jak myślałem w bliższym czasie, w 3 tygodniach, prawda, wrzucić i tam już dyskutować, co jest, czy zasięgnąć w tym jeszcze, powinni się po prostu dzielili. Z tej strony zbieramy deklaracje protokołowe, one poszły informacje do mieszkańców, ale dzisiaj w tych dodatkach osobowych jest sytuacja taka, że każdy, kto sobie ten dodatek osobowy, tam jest ponad 400, jak to oczywiście podbywało. Jeżeli ma deklarację złożoną, to dostaje poszło za pełną kwotę. Jeżeli nie ma, to dostaje połowę. A myślę, że będziemy zmuszani na pewne elementy. No to ono jest. Chcesz mieć więcej, musisz zrobić deklarację, prawda? Nie wiem, się rozwiązuje. Wróciliśmy do rozmowy to, co było skasowane programu studentów emisyjnych, prawda? No, niedługo ogłosimy przetarg na termalizację wszystkich naszych trzech placówek. I zastanawiamy się, czy te dokumenty są nam potrzebne, czy nie. Ale nie chcę mówić za jakiś czas, że ktoś powie, że nie był potrzebny, ale może trzeba być potrzebny. Więc tutaj analizujemy ten temat z firmami, jak taką firmę zajmiemy, z przyzwoitą kwotą. Bo kwoty wzrosły o 10%, 10%. Także dalej idę do rozwiązania, ale jeżeli dokument będzie niezbędny dla bezpieczeństwa, biorę maszery, bo to było wnioska, prawda? To czasami może trzeba było spokojnie. Dzisiaj szukamy jak najlepszy, najczęstniejszy sposób. Cena ten jest poszła w górę i to wiemy, myślę, że chyba 80 kilku groszy od takiej była godziny na mniejsze dzisiejszy. To jest stawka, więc też zwracamy uwagę. Mamy oszczędności wszelkie. Nie ma o czym dyskutować, czy to jest dobry wady, czy to inny. Tak wiemy, że wszystko jest nasze, prawda? Jak mamy świecą, wiadomo, że jest tylko mi świecą, w ogóle to budujemy, prawda? Jak świecą, no to ze mną dobrze się odbywają szczególnie. Zreagujemy, to czasami się nie udaje, nie uda. Ale jeżeli znajdzie sygnał, to te sygnały, jak mówimy, to znajdzie się będą precyzyjne. Gdzie, co, jaka posesja, bo czasami jest tak, że jeden dzwoni, drugi dzwoni, nie zawsze wie, czy to jest ta sama lampa, to my zgłaszamy. A są sytuacje, jak powiedziałem, z wczoraj, każdym wieczorem, jedna lampa mrugnęła, ale przybył i wiązała, że ale czeka to sygnał. Także jednak nawet nie wiemy, też nie wiemy. Dobrze, jak wiemy, to numer 3.
Dziękuję za poproszenie pana lidera. Te wnioski wrócą do gminy, żeby prędzej czy później, ale jednocześnie projekt, który tam cała działa.
sami odkładamy na taka musi być polityka. Także myślę, że swoisty tyle, jeżeli polityki pytania są to sukces. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania do tego? Mam pytanie, bo dzisiaj mieszkanka, która mi się tutaj się złożyła deklarację, popełniła błąd. Deklarację? Odnośnie odnośnie wiedzy. Przyjdźmy sobie poprawy, no. I są oczywiście, to jest idealne rozwiązanie.